Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii zagramy Final Fantasy 6 Advance. Ostatnim razem pokonaliśmy walczącą trójcę, praktycznie całą i przedostaliśmy się do tego pomieszczenia, w którym są teleporty i nie pozostało mi nic innego jak tylko na nim stanąć. Okej. Okay. Już? W porządku? Tak? Yeah! O, znajdujemy się... gdzieś. Powiedziałbym, że na szczycie, ale teoretycznie lądowaliśmy na szczycie, więc tak trochę dziwnie to. Teraz jak wygląda to na szczyt tak właściwie. Ho, witajcie przyjaciele! Stęskniłem się, krewka, wiesz? Naprawdę stęskniłem się, ale nie musisz być od razu w piramidzie. Wiedziałem, że przybędziecie. Już przygotowywałem moje powitanie. Co jeszcze musisz zrobić? Co jeszcze musisz zniszczyć, zanim spełnisz to, co chciałeś, krewka? Otrzymałem ostateczną moc. Popatrzcie. Co za wspaniała potęga. Jesteście dla mnie teraz zwykłymi pchłami. Wow. Przygotujcie się na swoje zniszczenie. To wasze przeznaczenie. Ładnie tak wszystkim rzucać? Być zniszczony? Może. Ale ludzie zawsze się odbudują i nowe życia się narodzą. No serio. I don't care. A czas to wszystko zniszczy. Czemu ludzie chcą tworzyć coś, co będzie zniszczone? Czemu ludzie tak trzymają się życia, wiedzą, że kiedyś umrą? Wiedząc, że nic z tego nie będzie znaczyć, kiedy to już się stanie. Coś sugerujesz, Kefka? Ja latam! Ja latam! Bo nie o to chodzi. Chodzi o to, że wiesz, że masz coś, dlaczego możesz żyć w tym momencie, w tej chwili. Coś, na co pracowałeś. Coś, co warto bronić. Au. Jak długo masz coś takiego, to wystarczy. I czy znaleźliście to coś w tym zniszczonym świecie, które nie chce umrzeć? Tak. Tak! To, że ty nie znalazłeś, to jeszcze nic nie oznacza, krewka, okej? Okay? Miłość! Czy ktoś się nie spodziewał tego, że będzie stwierdzenie o miłości? Ktoś koło was to bronić. Żona i dziecko, które żyją we mnie. Przyjaciele i rodzina. Pokojowe królestwo. Kochany brat, który zawsze czuwa nade mną. Ktoś, kto akceptuje mnie taką, jaką jestem. Kochano, małco. Wnuczkę. Starego dziadka. Bez którego nie mogłam żyć. Skrzydła od starej dobrej przyjaciółki. Nowi kumple kupało. Ci ludzie, wszyscy. Ooo. No, krewka chwilę filozofowania. Beznadziejnie się przy nas czuję. Brzmicie zupełnie jakbyście gadali na tej linii zaufania czy coś. Jeżeli tak ma być, zniszczę to wszystko. Każde z tych waszych głupich, śmiesznych, małych powodów, żeby żyć. Nie, krewka, nie rób tego! Krewka. 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 Oh, come on! Oczywiście nie zrobi tego na nas, bo po co? Logika! Posiada największą moc we wszechświecie!
Wy moglibyście być najwyżej piachem na moich butach. Albo piachem przyczepionym do piachu na moich butach. Wow. Dawaj na linkiewka. Dawaj na linkiewka. Zniszczę wszystko. Stworzę moje nowe imperium. Śmierć! A nie, Kiewka. Nie możesz wszystkiego zniszczyć. Ludzie zawsze będą mieli marzenia. Nie! Zniszczę cały świat! Nie będzie nic, o czym będzie można marzyć! Nie pozwolimy ci skrzywdzić więcej ludzi. O. Ale jaka jest zabawa w zniszczeniu, jeżeli życia nie są stracone? Znowu? Kiewka, ile mamy ci powtarzać? Przestań. Oj, przestań. I taka z nim gadaj, Nina, no. Gadaj tu z człowiekiem, no. Po prostu doszło mnie czasem do pałacu. Już się ogarnęłeś, Kiewka, tak? Już? Wszystko w porządku? Okej, okay, tak? Już? Nadszedł twój koniec, Kiewka. I ta walka jest naprawdę ciekawa, ponieważ jest ona podzielona na 4 fazy. To mogę powiedzieć już w tej chwili. Jeżeli jakakolwiek postać zginie i nie zostanie skrzeszona do końca danej fazy, to zastąpi ją postać, która jest następna na liście. Okej, chcę Strago, chcę Dornama. Moga chcę, bo ja wiem. A nie. Shadowa chcę. Taki będę. O. Potem wejdzie Mog, Celes, Kung Fu Darkest, Sian Shinji, Kasa i Gao. Będzie dobrze. Hoby. Powodzenia, bohaterowie. Przyda wam się.